Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, żeście dotarli. Zawsze to lepiej mówić do żywych niż do wirtualnych, chociaż też pewnie żywych. Dobra, sytuacja wygląda tak. Jesteśmy na przedostatnim naszym spotkaniu. Cały czas jest sporo materiału. I ja zauważyłem, że oczywiście jak tylko odrywam wzrok od moich notatek, to po prostu zaczyna to wszystko się rozwlekać w nieskończoność. Więc wybaczcie, dzisiaj postaram się bardziej intensywnie z tych moich notatek korzystać. Ponieważ to jest rejestrowana, to po prostu zawsze będzie można do tego jakoś wrócić i sobie, gdyby ktoś przypadkiem czuł potrzebę, powtórzyć. To jest jedna rzecz. Gdybyście mieli jakieś pytania bardziej szczegółowe odnośnie tekstów, które tam będą fragmentami wyświetlane, to przerzućmy to może na przerwę. Ja jakieś tam materiały ze sobą przyniosłem, gdybym po prostu nie pamiętał czegoś tak od razu, to wesprę się różnymi rzeczami, które sobie kiedyś przy pracy nad listem do Rzymian porobiłem sobie te notatki. Dobrze. Czyli ruszamy. Czwarty wykład. Miałem nadzieję, że będę miał dwie części dzisiejszego wykładu, ale kończy się na jednym wykładzie. A kto wie teraz, jak sobie zrobiłem przegląd materiału, czy jeszcze nie skończę przed czasem, ale nie. To tak chyba dobrze nie będzie. Dobrze. Moi drodzy, na ostatnim spotkaniu weszliśmy i zrobiliśmy rozdziały 6 i 7. Do nich troszeczkę jeszcze wrócimy, bo stanowią kontekst dla tych fragmentów, które będę starał się dzisiaj omówić. A to będzie najobszerniejsza partia materiału poświęcona praktyce życia w liście do Rzymian. I to będzie tekst w granicach od 12.1 do 15.13. Ponieważ to jest mniej więcej 3,5 rozdziału, no to doszedłem do wniosku, że nie zrobimy tego wszystkiego dzisiaj. Dokończymy na ostatnim naszym wykładzie i tak to będzie musiało być. Za dużo byśmy musieli zrobić po prostu galopu przez ten dzisiejszy wykład. Czyli tak, powtórzymy troszeczkę tego, coś z tego, co było z 6, 7 rozdziału. Potem krótkie wprowadzenie do tej części praktycznej, czyli do sekwencji B2 12.1 do 15.13. Naszkicuję ją, mam nadzieję, tak, że gdyby ktoś po tej części musiał wyjść, to po prostu będzie miał wystarczającą ilość wskazówek do przejścia sobie przez ten materiał. A potem wejdziemy w konkretne teksty i spróbujemy przynajmniej część z nich dzisiaj omówić. Dobrze. Za nami jest już właściwie zdecydowana większość listu, tak? To wszystko już jest za nami. Ostatnio weszliśmy w pierwszy blok tematów praktycznych, rozdział 6-7. Dzisiaj zaczynamy 12-11, 15-13. W ramach tej warstwy kluczowej w liście do Rzymian, w której Paweł wysyła różne główne argumenty w różnych kierunkach, przede wszystkim w kierunku takim, że Bóg dopełnił swojej obietnicy, spełnił prawo w Chrystusie i spełnił prawo przez to, że to jego usprawiedliwienie przez wiarę sięgnęło nie tylko Żydów, ale i pogan, czyli stało się uniwersalnym darem dla człowieka. W ten sposób okazał wierność Bóg, tak? A część praktyczna to wezwanie, aby to człowiek, osoby wierzące dopełniły swojej części wierności i żyły w sposób taki, który będzie wyrazem też oddania swojego życia Bogu. W związku z tym w tych układach takich równoległych, rozdzielonych dwóch, to część praktyczna jest zaakcentowana przez Pawła i w związku z tym rozumiemy, że jest dla niego tą kwintesencją, jakby jeśli chodzi o to, do czego zmierzał w ramach tej całej argumentacji. To, żeby nasze życie było adekwatnym życiem w stosunku do Boga, aby było adekwatne w stosunku do ludzi, było adekwatną odpowiedzią na to, co od Boga żeśmy otrzymali
i czego możemy od Boga doświadczać. Dobrze. Przypomnijmy troszeczkę główne cechy, które wspólnie charakteryzują te części praktyczne, czyli rozdział 6, 7 i w tą partię 12, 1, 15, 13. Tak? Więc tak, cechy wspólne to przedstawienie praktycznych konsekwencji pojednania z Bogiem w Chrystusie. Tak? Czyli skoro wiecie już o tym, co Bóg zrobił, jaki okazał się wierny, to zagospodarujcie to w sposób właściwy, praktycznie. Życie jako unikalna więź z Chrystusem i jako służba Panu. Służba Panu i służba Królestwu, trzeba by tak to dodać. Życie pod prawem miłości w nowości ducha, ze względu na Ducha Świętego, ale w wolności od przestarzałej litery, tutaj ma to Paweł na myśli prawo. Ale w pewnym wypaczonym sposobie jego użytkowania. Mocne zaznaczenie wagi odpowiedniego mentalnego uformowania i ukierunkowania. W obydwu częściach będziemy to, widzieliśmy to już poprzednio i teraz będzie Paweł do tego wracał. Będzie wyraźny porządek od właściwego poznania i zrozumienia do adekwatnej praktyki. Obie części korzystają z obrazu przejścia od śmierci do życia oraz od niewoli do wolności. Tak? Na jeden sposób pokazał to Paweł w takim języku metaforycznym w rozdziałach 6-7, a teraz będzie nawiązywał do tego momentami literalnie, ale zagra tym w specyficzny sposób i mam nadzieję, że to też wam za chwileczkę tam troszeczkę zasygnalizuję. Obie części korzystają z obrazu przejścia od śmierci do życia, tak? I w obydwu częściach bardzo sporadycznie znajdują się konkretne cytaty do Starego Testamentu. Cytaty pojawiają się rzadko, natomiast odniesienia, idei w tej drugiej części są już znacznie częstsze. Tak? Mam nadzieję, że to zobaczymy. A jak nie, teraz to na pewno na ostatnim wykładzie. Dobrze. W związku z tym zróbmy teraz wprowadzenie do tej sekcji już naszej konkretnej, która nas najbardziej interesuje. Jeżeli macie ze sobą wydruki, to interesuje nas teraz ten wydruk A3, który ma szczałeczkę czerwoną w lewo, tak? Posiadasz jakieś dodatkowe dzisiaj? Mam jakiś, niewiele, ale jakiś by się może jeszcze znalazł. To jest, są te dwa. A interesuje was jeden, tak? Rozumiem, że gdzieś tam może coś macie jeszcze. Jeszcze dwa. Jeden mam tylko, bo te są trochę uszkodzone, zaraz zobaczę, czy ten jest cały. Akurat ten jest cały. Także jakbyście potrzebowali, to jeszcze dokładnie z tą partią materiału jeszcze mam. Mam. Także jak ktoś potrzebuje, tutaj są dwa, możesz komuś dać. Dobrze. Ok, czyli to nas interesuje. Jak chcecie, to weźcie sobie te kartki, możecie sobie robić notatki na tym. Poczekajcie, na tych właśnie, których mogę rozdać, bo są takie, jakie są. To możecie sobie wtedy zachować i robić notatki. To masz. A coś to masz. Tej ształki, to jest to. Ok? Które sztuki? A, tej. Ale zaraz, nie. Tam to drugie na tym będzie. Tylko. Tak, ten materiał. Zobaczę, bo chyba będę jeszcze miał takie pojedyncze. Bez strzałek może, ale w całości tekstu. Tam jest. Dobra. Jeszcze mam dwa. Ktoś chce? Dobra. Jeszcze jakieś tam. Być może tam będą drobne przesunięcia, jakieś gwiazdki, ale to was naprawdę przeżyjemy z tym wszystkim. To są zupełne drobiazgi. Ok. W porządku, czyli to mamy za sobą. No więc jak widzicie na swoich wydrukach, cała ta partia tekstu duża ma budowę koncentryczną. Tak? Tak. Ja teraz będę to komentował na kolejnym slajdzie. Ok. I czyli jesteśmy
sekcji D1 i w tej części praktycznej, która jest tutaj przeze mnie nazywana sekwencją, tak? Sekwencją B2. I ta sekwencja to jest ten cały zbiór fragmentów, który jest właśnie ułożony koncentrycznie i mamy tutaj fragmenty, tak? Te małe cząstki to są fragmenty, te to będą trzy podsekwencje. Takie. Wybaczcie za nazwy, ale po prostu musiałem sobie to jakoś uporządkować. Dobrze, więc to co widzimy to jest jedna rzecz. Generalnie położenie, ułożenie jest koncentryczne. Widzimy, że objętości są bardzo różne. Tu są dwa wersety, tu są cztery wersety, tutaj jest naście, ale tutaj to już mamy półtora rozdziału, tak? W związku z tym jest troszeczkę tego tekstu do przejścia, choć całość jest jeszcze dodatkowo koncentryczna, to widzimy, że Paweł jakoś bardzo konsekwentnie decyduje się na takie układy równoległe. Tak to mniej więcej wygląda i będziemy omawiać to znowu warstwami. Tak? Na dzisiaj zakładam, że tą pierwszą warstwę omawiamy, centrum przekładamy na następne spotkanie. Pokazuję Wam jeszcze jeden slajd z kompozycją całego listu, by podkreślić jeden dość ważny element, który wpływa troszeczkę na kontekst tego, co się dzieje w 12.1 do 15.13. A mianowicie to, że po 6 i 7 rozdziale następuje główny akcent z całego listu. Rzymian 8. I trzeba powiedzieć, że tam się pojawia cały szereg pewnych myśli, które potem w tej części praktycznej zostają jakby troszeczkę wyciągnięte przez Pawła i w jakiś sposób zagospodarowane w tym przestrzeni właśnie praktycznej. Pozwólcie, że parę tych rzeczy po prostu teraz szybciutko przypomnę. Otóż kluczowe sprawy to coś takiego. Zachęta dla wierzących do trwania na pozycji dzieci bożych. To jest ludzi o przeobrażonej świadomości, dotkniętych zrozumieniem woli Bożej dla nich i swojej roli w planie Boga dla świata, poruszonych Bożą miłością i umocnionych tą miłością i dziełem Chrystusa. Tak, dziełem miłosierdzia Chrystusa, można by powiedzieć. Czyli tutaj po prostu ósemka jakby daje olbrzymią taką dawkę energii, która powinna nas stymulować do trwania przy Bogu, do trwania ze względu na Jego miłość, do trwania ze względu na to, że rozumiemy, w jakim planie Boga bierzemy udział i że w tym Jego planie nasze miejsce jest bardzo znaczące. W którymś momencie przeczytamy tam, że całe stworzenie oczekuje objawienia się wolności dzieci Bożych, tak? Dobrze. W tym Rzymian 8 mamy również zachętę do wytrwania w ciężarach życia właśnie ze względu na doświadczenie nowej rzeczywistości pokoju z Bogiem, doświadczenie uwolnienia od winy, doświadczenie wejścia do rodziny Boga i na doświadczenie i w nadziei doświadczenia jeszcze większych rzeczy, dopełnienia się odkupienia, uwolnienia od doczesnych zmagań ze złem w nich samych i ze złem w nas samych. Tak? Tam jest ten obraz, że doświadczamy różnego rodzaju ciężarów my i reszta stworzenia ogólnie, ale też wiemy, że rozdział 7 pokazał, że każdy człowiek, również wierzący, zmaga się z różnego rodzaju tarciami wewnątrz nas i te tarcia są olbrzymim dla nas obciążeniem, dyskomfortem i do tego wrócimy za chwileczkę przy omawianiu naszego nowego fragmentu. Czyli już w Rzymian 8 Paweł podkreśla wartość, jaką mają wszyscy wierzący dla reszty stworzenia. Innych ludzi, którzy wyczekują ratunku i potrzebują wskazania kierunku. Dobrze. Pozwólcie, że jeszcze na inny sposób scharakteryzuję to, co się dzieje na pomiędzy tymi dwoma częściami praktycznymi. To są krótkie takie charakterystyki, które troszeczkę być może pokazują, jakie idą różnice między tymi dwoma partiami. W pierwszej części to była jakby bezpośrednia więź z Chrystusem, jest zasadniczym punktem startowym do nowego sposobu życia. Wsparcie przez
podkreślenie faktycznego udziału w nowej rzeczywistości, pojednania z Bogiem i nadziei życia wiecznego. Tam mieliśmy ten obraz, że Chrystus jest naszym oblubieńcem, tak? Czyli pokazania tego intymnego związku i poddania. Wskazanie zasadniczych kierunków w obszarze praktyki, a także zysków, jakie odnoszą w Chrystusie poganie i Żydzi w stosunku do ich stanu poprzedniego. Tam to wszystko było, tak? Ten końcówka siódmego, to był ten wykrzyknik, tak? Kto mnie wyzwoli z tego stanu udręki? Chwała niech będzie Chrystusowi. To był ten głos pożytku dla Żydów, tak? Co było z poganami? Mówi, to co było w waszym poprzednim życiem, teraz się tego wstydzicie, tak? Teraz z kolei idziecie drogą ku życiu wiecznemu. Także każda ze stron została jakby posilona tym, że w Chrystusie mają bardzo konkretne zyski. Dobrze. W tej pierwszej części było bardzo mocno podkreślone znaczenie osobistego zaangażowania i odpowiedzialności za rezultaty nowego życia, za podążanie wiernie w tą linią nowego życia i było ukazanie możliwych celów i istotnych ograniczeń, tak? Czyli z jednej strony było powiedziane, nie będziemy żyli w niewoli grzechu, ale z drugiej strony jest powiedziane jasno, że to nie jest tak, że sprawa nie wymaga walki, że ciało nie będzie odzywać się i że to będzie kwestia po prostu tylko schodów w jednym kierunku, że nie mamy, że przestajemy być wolni w ogóle z wewnętrznymi walkami. Nie. Do tego, okej, niech tyle będzie na razie to. W tym 6, 7, a co było w 12, 1, 15, 13? Co było, co będzie? Skupienie uwagi wierzących na podstawowych cechach Królestwa Bożego i Jego prawie. Podtrzymanie obrazowego języka w częściach motywujących do odpowiedniego ukierunkowania sposobu myślenia jako podstawie do praktyki życia. Podjęcie konkretnych problemów w społeczności, które wymagają wyjaśnienia i naprawy. Zachęta do wysiłku zachowania jedności pomiędzy wszystkimi wierzącymi oparta na zapowiedziach pism o zgodnym uwielbieniu Boga przez społeczność Żydów i pogan. Do tego bym dodał jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, ten blok pierwszy, 6-7, bardziej koncentrował się na zysku dla mnie. Czyli w pewnym sensie perspektywa była bardziej jednostkowa. Paweł mówi do nich, ale mówi właściwie o zysku, jaki każdy z nich ma indywidualnie. Część tutaj mówi o tym, że zysk powinien przejść przez wierzących na dobro kogoś, tak? Ku dobru komuś innemu. Czyli ta druga część koncentruje się na tym, że życie wierzącego ma być takie, że jest ukierunkowane na dobro bliźniego, na dobro siostry, brata. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak tutaj Paweł gra pomiędzy tymi dwoma fragmentami, tymi ideami wolności i śmierci. Jak pamiętacie w rozdziale 7, w części 6, obraz śmierci był wykorzystany tak. Upodobnijmy się w śmierci do Chrystusa i to jakby umieranie tego starego życia po to, aby żyć teraz życiem jakby zupełnie innej jakości, jakby zupełnie z innej sfery i w tym momencie miało być to podobieństwo do życia zmartwychwstałego, które właśnie doświadczył jako pierwszy Chrystus. I to jest ta gra życiem i śmiercią. Po drugie, w 6 rozdziale Paweł mówi, wcześniej byliśmy niewolnikami grzechu, a teraz jesteśmy wolni, tak? Wolni od niewoli grzechu. W 7 była kwestia, że jesteśmy wolni od prawa, w tym sensie, że prawo bez Chrystusa zamienia swoich użytkowników i tak w niewolników, i to w niewolników, którzy są w wewnętrznym rozdarciu, na które to samo prawo nie potrafi dać żadnego antidotu. Gra pomiędzy tymi dwoma częściami w tych obszarach, w tych obrazach jest taka, że o ile tutaj Paweł mówi, musimy umierać, aby nasze życie było lepsze, bo jesteśmy teraz w wolności od prawa, wolności od grzechu i tak dalej, to tutaj mówi, pokazuje, że to umieranie jest jednak pod prawem,
ale pod prawem dobra i miłości. Czyli wolność, do której tutaj Paweł mówił, że jesteśmy wyzwoleni, jednak ma swój pewien ogranicznik przez prawo miłości. I nagle w tym obszarze tego tekstu będziemy widzieć różnego rodzaju wezwania, które będą mówić dobro i miłość to jest coś, co musimy odnieść również do naszej wolności i tak korzystać z tej wolności, aby nie podeptać miłości, aby nie zaszkodzić drugiemu. Bo jest to możliwe. Jak możliwe? No to będziemy wchodzić w konkretne teksty i to zobaczymy. Czyli zwróćcie uwagę, że ta idea wolności, która też jakby jest szczególnie akcentowana w tych rozdziałach 6-7, potem okazuje się, że jednak nie jest jakby zupełnie bez żadnego nadrzędnego regulatora. Ma regulator i tym regulatorem nadrzędnym jest właśnie prawo dobra i miłości. Dobrze, to teraz moi drodzy, króciutko scharakteryzuję, ale z lotu ptaka, to co się dzieje pomiędzy tymi trzema głównymi częściami, które obejmują całość 12.1 do 15.13, czyli tą część praktyczną, tak? Główna rama. Najogólniejsze granice dla tego całego materiału to jest fakt, że ramy bloku zawierają wskazania dla społeczności wierzących. Tak, to jest to i tamto. Do społeczności wierzących. To bardzo mocno skupione teksty. Bardzo wyraźnie podkreślają związek nowej świadomości wierzących z nową praktyką życia. Wzywają do wytrwania w procesie poddania się przemianie sposobu myślenia i zmiany praktyki. Przede wszystkim eksponują programową łączność wszystkich wierzących z powodu tego, że wszyscy przynależą do Chrystusa. Wskazują też na komplementarność członków wspólnoty wierzących. Dzieje się to poprzez indywidualne wyposażenie wierzących darami oraz poprzez więzi miłości i wzajemnego świadczenia sobie dobra. Fragmenty starają się ukazać, jak powinna wyglądać teraz ofiara i służba Bogu i jak ma pośród wierzących wyglądać poddanie regule miłości bliźniego w stosunku do wolności, jaką mają wierzący. Blok górny jest zasadniczo pozytywny. I to głównie dotyczy tego fragmentu B1. Jest zasadniczo pozytywny. I widzimy w nim ogólny szkic sytuacji, całą listę zachęt i wezwań. Spotkamy w nim jedynie, i tu żadnego braku zaskoczenia, wezwanie do porzucenia wyniosłości i zachętę do pokory. Wiedząc, co tak konsekwentnie w całym liście Paweł starał się wyperswadować wszystkim wierzącym w Rzymie, tym po linii sporu o przywództwo, tak? Takim wezwaniem zdziwieni raczej nie jesteśmy. I jedni, i drudzy mieli przesadne aspiracje i niezdrowy stosunek do drugiej strony. Centrum części akcentowanej B1 stanowi wezwanie do służby Panu. Czyli tu, w centrum tego mamy wezwanie do służby Panu. Odnosząc to do Rzymian 8, można powiedzieć, że wspólnota wierzących to znak przyszłej rzeczywistości, która zaczyna się już teraz i tutaj. Nasz stosunek do innych to wyraz naszej tożsamości dzieci bożych. Blok dolny jest bardziej konkretny i dużo bardziej krytyczny. Paweł wyciąga na wierzch postawy pogardy i potępienia pomiędzy wierzącymi. Stara się więc ich wszystkich otrzeźwić właściwą perspektywą. Oto wszyscy wierzący Chrystusowi są jego własnymi domownikami, niewolnikami. Osądzanie sługi przez sługę jest wynoszeniem się nad pana domu. Tacy wchodzą w nie swoje kompetencje i nie swoje pozycje. W końcu Paweł upomina wszystkich, że razem wszyscy staną przed sądem Pana i każdy za siebie samego zda sprawę. Te negatywne uwagi i przestrogi Pawła uzupełnione zostają bardziej pozytywnymi elementami. Paweł pokazuje, że jedność wszystkich wierzących to plan Boga, który ujawniają już pisma i który się ziści w swoim czasie.
Dlatego próby promocji samych siebie i swojej wolności kosztem dobra bliźniego, siostry, brata są przeciw woli Boga. Paweł przywołuje przykład Jezusa, który w celu realizacji planu uniżył się i znosił rzeczy dalece bardziej niesprawiedliwe, aby tylko dać szansę człowiekowi i wyrwać go z łu i obudzić w nim nadzieję życia, dużo lepszego życia. To jest 15.3, tam macie, możecie sprawdzić, jaki tam jest sposób, jaki, do czego się Paweł odnosi, jeśli chodzi o Pana Jezusa. W akcencie bloku B2 pojawia się złożone wyrażenie, które też, podobnie jak w B1, jest wezwaniem do właściwego służenia Królestwu Bożemu przez poddanie się prawu miłości i dobra bliźniego, a zarazem odrzucenia złych, pomylonych kryteriów tej służby. Skąd się we fragmencie B2 wzięła miłość w roli głównej jako regulator ekspresji wolności? Tutaj? Ano wzięła się stąd. Z tego, co zawiera część centralna akcentowana. Pokrótce, co zawiera? Całość zawiera się w czterech częściach, tak? I pierwsza para to przedstawienie relacji wierzących w dwóch głównych obszarach. Pierwszy to generalnie kontakt wierzących z ludźmi jakimikolwiek. Z podkreśleniem stosunku do tych ludzi w sytuacji, gdy dochodzi do tarć, do postaw wrogości w stosunku do wierzących, krzywdy. To jest jakby pierwszy fragment. Drugi koncentruje się na relacji wierzących do władzy świeckiej. Paweł pokazuje, że jak wierzący mają postrzegać władzę i jak się do niej odnosić. Również jak odnosić się do jej regulacji dotyczących podatków, danin, ceł i tym podobnych, tak? Oraz reprezentantów władzy. Dobrze. Natomiast warstwę akcentowaną stanowią dwa nieduże fragmenty. Tutaj jest jeden werset, a tutaj trzy. Tak? I może zacznijmy od tego, że je przeczytamy. Mam prośbę. Tam z tyłu będzie najlepiej. To Dorotka, czytasz. Nie możesz. Heniu, możesz? Dobrze? 12:21. Jeszcze raz głośniej. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężę. Dobra, to jest jedno. A teraz 13:8-10. Nikomu nie bądźcie nic winni, oprócz wzajemnej miłości, bo kto miłuje drugiego, wypełnił prawo. Gdyż to nie będziesz cudzołożył, nie będziesz mordował, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa, nie będziesz pożądał i jeśli jest jakieś inne przykazanie w tym słowie się sumują. To znaczy, będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Miłość nie czyni bliźniemu nic złego, wypełnienie więc prawa jest miłość. Okej. Okay. Czyli tak, tu mamy krótkie wezwanie. Kieruj się na dobro. 12:21. A tutaj jakby obszerne wyjaśnienie, co jest spełnieniem prawa, w sensie tym głębokim, zasadniczym, tak? I to jest miłość. W ten sposób Paweł pokazuje, jaka ma być perspektywa praktyki wierzących, tak? Nie tylko pomiędzy nimi, ale szeroko, gdziekolwiek im przyjdzie stanąć. Dobrze. No to właściwie już wiecie wszystko o całym tym bloku. Jeżeli komuś się śpieszy, to może spokojnie już iść do domu, bo ja tam teraz dużo więcej już ciekawszych rzeczy nie powiem. Dobra. Ramy macie za sobą. No to trzeba po prostu wejść w tekst kolejny. Próbujemy
Idziemy. Wybaczcie, że będę czytał. Chwilami może nie będę czytał, ale ja czuję, że po prostu jak przestanę, to nam się to wszystko rozsypie i po prostu zacznę opowiadać wam straszne jakieś chaotyczne historie. Nie twierdzę, że teraz nie napisałem czegoś chaotycznie, ale to już jest inna historia. Dobrze, czyli teraz tak. Zajmiemy się fragmentami A1, tak? Początek i początek. Będę tak samo omawiał jak poprzednio, warstwami. Dobrze. Tutaj mam te dwa. Pozwólcie, że przeczytam je na początek w całości, tak jak i to. Pierwszy. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, rozumną służbę waszą. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie umysłu swego, abyście rozróżniali, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe i doskonałe. I drugi. I tak, poznawszy tę porę, że czas, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy, noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Jak za dnia dostojnie postępujmy. Nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Ciała nie zadawalajcie ku pożądliwościom Jego. Dobrze. Tutaj jak będziecie mieć chwilę, to sobie doczytacie, ile motywów, słów ewentualnie już powraca z Rzymian 6 do tego naszego fragmentu. Dobrze, te dwa wprowadzające krótkie fragmenty są dość istotne. Po pierwsze, są konkluzjami z wcześniejszego wywodu. Skoro wiemy już tamto, to teraz zróbcie to. Tak? Skoro zrozumieliście to, co było wcześniej przed nimi, tak? A wcześniej to były wywody o tym, że Bóg wiernie dopełnił swojego jej obietnicy, dał Chrystusa, że teraz poganie doświadczają razem z Żydami usprawiedliwienia przez wiarę i tak dalej. Tak? Skoro już to wiemy, to teraz zastosujcie się do tego i wejdźcie we właściwy sposób funkcjonowania życia. A po drugie, stanowią jakby grunt dla dalszych wskazówek i wskazań Pawła. Na czym przede wszystkim skupiają się te dwa fragmenty? Widzimy, że przede wszystkim obie części skupiają swoją uwagę na nowym i stale odnawianym sposobie myślenia, na nowej świadomości rzeczywistości, jaką nabywają wierzący, poddając się w wierze Chrystusowi, oraz na wynikającej z tego praktyce życia. Porzucenie starego, nabywanie nowego. Widzimy, że Paweł stara się ustawić wierzących ponownie na odpowiedniej drodze i popchnąć we właściwym kierunku. W obu tekstach powracają motywy i słownictwo z Rzymian 6:7. Droga przez śmierć do życia, życie jako służba Bogu, rywalizacja pomiędzy ciałem i duchem, starym i nowym człowiekiem. Tak? To wszystko się tutaj jakby wraca troszkę w innych sformułowaniach. Przede wszystkim mamy tu jako obraz nowej formacji umysłowej ścieżkę naśladowania Pana Jezusa. Raz podaną językiem naturalnym w tym pierwszym fragmencie, a za drugim razem widzimy obraz przyoblekania się w Chrystusa, przyoblekania się w światłość. Tak? Czyli upodabniamy się do Niego, gdy uśmiercamy, to jest odrzucamy i nie wracamy do zła, do życia, które charakteryzowało nas wcześniej i do życia, które kazało nam żyć pod dyktando naszego ego. Pozostajemy w tym marszu, nawet jeśli się potykamy. Tak? Dlaczego? Z perspektywy Pawła? Ano dlatego, bo bardziej pociąga nas miłość miłość i łaska naszego Pana, niż nasze upadki. Tak? Dobrze. Wydaje mi się, że nie powiedziałem dostatecznie wyraźnie czegoś istotnego przy tej dyskusji o wewnętrznych rozdarciach, jakich doznaje człowiek, a do których po prostu tych rozdarć Paweł tutaj nawraca, mówi o ciele, aby go nie zadawalać. Tak, o tym, żeby znowu się tam jakoś
uczynki ciemności i tak dalej, i tak dalej. Pozwólcie, że troszeczkę coś powiem, jak sobie o tym wszystkim myślę. Tak? Kiedy Paweł rozważa stan kondycji człowieka i jego przejście z poddania grzechowi do życia poddanego Bogu, używa szeregu określeń na wyrażenie tego, jak widzi powód stanu rozdwojenia i wewnętrznych walk, które prowadzą go do czynienia zła lub powstrzymują go od czynienia dobra. W obrazie tym Paweł przedstawia napięcie, jakie istnieje pomiędzy człowiekiem wewnętrznym a ciałem. Na slajdzie starałem się pokazać jakby kilka różnych rzeczy, tak? Po pierwsze to, że walka toczy się w sferze umysłu, tak przynajmniej sądzę, że ta walka zasadnicza gdzieś toczy się w nas, dotyczy nas, to jest nasza walka. Tak? Po drugie to, jakich określeń Paweł używał na te dwie siły, które przedstawia w różnych fragmentach swoich wypowiedzi, również w tym liście, tak? Ciało, członki ciała, stary człowiek, ciało śmierci, ciało grzechu, grzech, nie ja, tak? Człowiek wewnętrzny, umysł, ja, w domyśle prawdziwy, rozum, duch. To są różne określenia, którymi się Paweł posługuje. Także określenie ciało nie jest jednym, jedynym. W związku z tym też można sobie zadać pytanie, czy musimy jakby się jego... Czy Paweł rzeczywiście posługiwał się określeniem technicznym, które wtedy funkcjonowało jako jedno, jedyne, czy też skoro używa takich zbiorów, czy no jakby nie tworzył pewnego słownika, bądź korzystał jakby właśnie ze zbioru jakby określeń, którymi się posługiwano w tamtym czasie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałem Wam pokazać na tym slajdzie, z jakimi konsekwencjami, czy jakimi jakby sytuacjami wiąże się właśnie bycie pod wpływem, życie pod wpływem tej sfery, tak? Bycie w ciele, bycie cielesnym, oddani w posłuszeństwo grzechowi, niewola grzechu, bycie niewolnikiem grzechu, śmierć, zwodzenie, zaprzedanie grzechowi, brak rozeznania, uleganie na rzecz zła. Tak? To są różnego rodzaju jakieś sformułowania, czy jakby idee, które wyciągnąłem z tego listu, które z tym stanem był skojarzony. Tak? A po drugiej stronie obcowanie z dobrym i akceptacja dobrego. Rozpoznawanie dobrego, pragnienie dobrego czynu, rozpoznawanie stanu braku panowania nad sobą, stanu wewnętrznej niewoli, tak? Czyli ten ktoś jest świadomy również stanu, w którym jest. Wola służenia Bogu. To są główne rzeczy, które żeśmy czytali w 7 rozdziale Listu do Rzymian. Tak? Czyli jak zaznaczyłem tutaj, ciało jest, wydaje się, czy najczęściej się używa jakby tego określenia, kiedy się staramy jakby skomentować, o co Pawłowi może chodzić, tak? No, domyślamy się, że po pierwsze przez określenie ciało Paweł nie ma na myśli ciała fizycznego, biologicznego, tak? Jak ja bym sobie określił to ciało, to co tutaj wydaje mi się, że Paweł ma na myśli, biorąc pod uwagę, jak przedstawia tą całą sytuację człowieka. Mam wrażenie, że to jest pewna sfera czy zbiór jakichś toksycznych perspektyw i odniesień, które skupiają człowieka na jego ja w sposób egoistyczny i próżny, a które beznadziejnie wkradają się i uczestniczą w procesach umysłu i woli. Ciało to określenie dla takich wewnętrznych pobudek i impulsów, które w człowieku dochodzą nieustannie do głosu i domagają się zaspokojenia jego egoistycznych i egocentrycznych zasianek. Celów skupiają się na ja, na tu i teraz, ale z daleka od Boga, przeciwnie do jego woli, przeciwnie do jego charakteru i jego celów. Jak powiedziałem, Paweł nie ma na myśli ciała fizycznego. Jednak no samo użycie tego słowa no, rodzi pytanie, czy przypadkiem ta słabość, którą opisuje na różne sposoby, w jakiś sposób do ciała fizycznego, czy do naszej fizyczności, czy to może mieć jakikolwiek związek? Zostawię to teraz, jest to do przemyślenia. Ale na początku myślałem, że to jest po prostu... Są to kody dla rzeczy, które na pewno do ciała, do fizyczności naszej się nie odnoszą, tak? Natomiast mam wrażenie, że poprzez zwykłe doświadczenie lenistwa, tak? Poprzez zwykłe doświadczenie tego, że mam pomysł, ale nie chce mi się ruszyć, żeby to zrobić, tak?
Mam dobry pomysł, ale pojawia się obawa po linii bezpieczeństwa, tak? Bólu, wysiłku. Zastanawiam się, czy to ciało jest całkiem jakby arbitralnym kodem, czy też nie całkiem arbitralnym, tak? Mam wrażenie, że ta sfera mentalna po prostu w sposób właściwy lub niewłaściwy może korzystać z tej sfery zewnętrznej, nie? Więc jakby to ciało, ta sfera mentalna jakby się wyraża, nie? Na zewnątrz. Z jednej strony tak, z jednej strony tak, ale wygląda na to, że Paweł mówi, jeżeli element mentalny jednak nie będzie dominował, jednak nie weźmie nas w pewnym sensie niewolę, to co rozumiemy, nie weźmie nas w niewolę tego naszego nawet takiego zgnuśnienia jakiegoś, niechęci, to mówiąc krótko, to przegramy, tak? Ale okej, okay, na pewno Paweł nie mówi to o czegoś takiego, że ciało jest złe. Ciało w sensie, nasze ciało od Boga jako dar ciała. Nie, nie, nie w tym sensie. Ale pewne rzeczy, które funkcjonujemy i odkrywamy, no mówiąc krótko, stają nam w poprzek do drogi, jaką mamy iść. Dobrze. I jeszcze tak. Ważne jest zauważyć, że Paweł nie ma tu na myśli czegoś lub kogoś obcego w nas. Nie. To my sami walczymy w sobie z różnymi siłami, które chcą, abyśmy przeżyli życie albo na jeden sposób, albo na drugi sposób. I to jest tutaj zaznaczyłem, tak? I zwróćcie uwagę, w Ewangeliach też znajdujemy tego ślady, tak? Że ktoś może coś zyskać, ale zatracić siebie. Czyli coś, co go popychało człowieka, aby coś zyskać, to była właśnie ta siła, aby zrealizować jego życie na jeden sposób. Ale Jezus mówi, jeżeli pójdziesz w tą stronę, to zatracisz siebie. Aha, czyli możesz być jakby inny. Może twoje życie funkcjonować jakoś inaczej, tak? I możesz wybrać taką formę realizacji swojego życia, że to, co właściwie naprawdę było warte w twoim życiu, zostanie utracone. Tak? Czyli możesz, istnieje ten wybór, tak? Jakie życie ostatecznie wybierzemy i za tymi wyborami, czy jakby przed tymi wyborami jest kwestia tego, żeby rozpoznać, jakie siły na nas działają i za którymi siłami chcemy podążać. Te sformułowania, które używa Paweł, zwłaszcza w tych rozdziałach 6-7, wydają się właśnie, że on sugeruje, że jednak mówi o czymś jakby zewnętrznym. Nie? Tak, to już tak. Nie czynię ja. Tak, tak. Nie, no, to są personifikacje, ale tak, oczywiście... Nawet masz tam użyczenie. Tak, nie. tak. A potem jest ja, co nie? I potem jest, i człowiek mówi, co jest grane, tak? Nie wiemy, o co chodzi. Ale dlatego pokazałem wam, że Paweł używa całego zbioru określeń, żeby się nie złapać tylko jednego, bo potem rzeczywiście ktoś ma po prostu wykształcenie psychologiczne i zaczyna się gubić, mówi ją troszkę, ale o czym tu, jak to nie ja? Jak nie ja, jak ja, co nie? I no dobrze, o, zostawmy. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętamy z Rzymian 6, że dla Pawła jest możliwe i do tego właśnie wzywał wierzących, by nie żyli w niewoli grzechu, w niewoli ciała. Zakłada więc, że taki sposób życia jest nie tylko pożądany, ale i możliwy. Mamy nadzieję, że pamiętacie, iż w Rzymian 6 Paweł kładł nacisk na świadomość i wytrwałość. Tak? Czyli on nie mówi o życiu absolutnie doskonałym, ale mówi o życiu, który potrafi trzymać kierunek. Tak? Jeżeli człowiek się do tego jakoś kusia przyłoży. Tak? Kiedy mówimy o tej sferze mentalnej, to pozwólcie, że muszę wrócić do jeszcze jednego pewnego ciągu myślowego Pawła, o którym już mówiłem bodajże na drugim chyba wykładzie, czy trzecim, już sam nie pamiętam, ale na którymś mówiłem. I tutaj w tych fragmentach dwóch, które żeśmy przeczytali, Paweł wygląda na to, że jakby finalizuje pewne oczekiwania, pewien obraz w stosunku do człowieka wierzącego. Czyli tak, ze zmianą sposobu myślenia i nowym układem sił w sferze umysłu osoby wierzącej oraz z nadziejami Pawła w stosunku do chrześcijan w Rzymie wiąże się pewien ciąg myślowy, który Paweł rozwijał od początku listu do Rzymian. Otóż Paweł wyraźnie jest przekonany, że w Chrystusie człowiek może powrócić jakby do stanu naturalnego, gdy jego umysł jest dostrojony ze Stworzyciela, albo jakby dostraja się do niego. Uznaje go nad sobą i odbija go jako swego Pana, upodobniając się do niego. Widzi w wierzącym Paweł kogoś tak skupionego na Panu, że jego życie jest zdecydowanie raczej spójne z jego świadomością, z jego zrozumieniem własnej pozycji w Chrystusie, niż przeciwnie.
Dla Pawła umysł skupiony i poddany Bogu to kluczowa cecha zdrowej duchowości. Jak pamiętacie, Paweł swoją argumentację na samym początku listu rozpoczął od przedstawienia upadku człowieka przez bunt. Człowiek ten poznał Boga jako Stworzyciela, jednak odmówił mu uznania Go jako Boga nad sobą. To spowodowało w człowieku chaos poznawczy i moralny. Paweł widzi porządek logiczny. Najpierw właściwe rozumienie, potem właściwa praktyka. Jednakże zrozumienie nie pojawia się samo. Ono występuje z wolą, która powinna pójść za danym rozpoznaniem. Upadek nastąpił, gdy za poznaniem o Stworzycielu nie nastąpił logiczny krok uznania i poddania. Taka jest też jego logika argumentacji w liście. Najpierw poukładał koncepcję i zwalczał błędy, a potem, bazując na tym, wzywa do adekwatnej praktyki. Niniejsze fragmenty są ostatnimi, wprost podanymi wezwaniami do właściwego uporządkowania i ukierunkowania myślenia, które możliwie najogólniej wskazują kierunek i sposób podejścia do nowej rzeczywistości, w jakiej jest wierzący. Na slajdzie macie kilka miejsc, które chciałbym, żebyśmy prześledzili, jak Paweł poruszał się w ramach zarysowywania tej idei, w jakiej się człowiek znajdował, może znajdować, do jakiego powinien zmierzać wierzący. Więc w ogóle bardzo często odnosił się do idei posłuszeństwa, tak? 1.5, 5, 19 i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, mówi w ogóle o posłuszeństwie Ewangelii, tak? Czyli mówi, kiedy coś zrozumiecie, kiedy coś do was dotrze, to waszą odpowiedzialnością jest to, aby po prostu się tego przytrzymać, tak? Jeżeli chcecie, aby to w waszym życiu zagrało. Potem mieliśmy w tym obszernym fragmencie od 1.18 do 32 pokaz, jakby ukazanie umysłu jako daru od Boga, który był zdolny kontemplować stworzenie i dojść do przekonań o rzeczywistości wyższej, o bycie wyższym i do dostatecznego rozpoznania go jako kogoś, komu należy się poddanie. Troszkę dalej Paweł pokazał jednak, że człowiek wybrał inną ścieżkę. Wybrał bunt i odrzucenie Stworzyciela, tak? Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Czyli widzimy właśnie tę zapaść. Zapaść mentalna, zapaść poznawcza, zapaść moralna. Ale zaraz w drugim rozdziale nagle wyskoczył z ludźmi, którzy funkcjonują inaczej. Istnieją ludzie, którzy czynią dobro i dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, których Bóg nagrodzi. 2.7. A, czyli to nie jest tak, że po prostu ten opis wcześniejszy jest taki zupełnie zero-jedynkowy, tak? Że po prostu obejmuje całe gremium wszystkich ludzi tak samo. Obraz się robi bardziej złożony. Potem mówi, rysując obraz pogan, którzy... Ale pogan w 2.14-15, jeżeli pamiętacie te nasze zajęcia, to ja powiedziałem, że tam Paweł mówi nie o poganach, poganinach, ale o wierzących z pogan. Tak? Bo kontrastuje ich właśnie już życie pod prawem miłości, którzy żyją bez... nie pod dyktando kodeksu prawa mojżeszowego, bo to był opis w opozycji do Żydów, którzy wprawdzie mają kodeks prawa przed sobą, ale nie sięgają jego sedna, ich życie nie jest według tego, według tej reguły, która po prostu powinna ich obejmować, tak? Która powinna im przyświecać przede wszystkim. Czyli nagle się okazuje, że tam rysuje pewien obraz pogan, którzy z natury wypełniają prawo, a ich sumienie jest dla nich drogowskazem. Czyli zwróćcie uwagę, pokazuje wierzących, którzy żyją we właściwym prawie, które jest w nich jakby od wewnątrz. Tak? No, mówi właśnie o tym, że jakby z natury, no ale to jest absurdalne z natury, bo gdzie indziej po prostu Biblia mówi, jaki człowiek z natury jest, tak? Więc wydaje się, że to ten język z natury nie mówi o tym, że właśnie rodzimy się i jesteśmy jacyś, ale z natury w tym sensie, że zaczynamy funkcjonować bez ściągawy, tak? To co ja mam to dzisiaj zrobić?
Czyli mam go szczelić w łeb jednak. No dobrze. Tak, i bez tej ściągawy, ale to dzieje się w nich, czyli ich wnętrze zostaje jakby zupełnie od nowa ukształtowane i jest wrażliwe właśnie na to, że ich sumienie nadąża, tak? Ich sumienie nadąża za tym, co jest Bożym oczekiwaniem. Potem mamy już te rozdziały 6 i 7 i właśnie obraz z jednej strony tego, że człowiek może jednak tak się ukierunkować na bazie też doświadczenia określonej miłości i miłosierdzia Boga, że może trzymać kierunek. I to jest to, co było w 6 rozdziale, a w 7 rozdziale pokazane jest jakby inne zderzenie, które pokazuje ten rozdźwięk, jaki człowiek po prostu doznaje i jak on działa praktycznie, jakie są jego skutki i tak dalej. Także po tym wszystkim mam wrażenie, że Paweł właśnie w tych fragmentach, do których teraz żeśmy doszli, on mówi jeszcze raz, ukierunkujcie się i poukładajcie sobie w głowach to wszystko, co wam powiedziałem we właściwy sposób. Przyjmijcie to za prawdę o was, a to spowoduje, że zaczniecie wytrwale iść w tym kierunku, którego od was oczekuje Bóg. Tak? Dobrze. Czyli tak, teraz Paweł przechodzi do wniosków praktycznych, ale osadzi je jakby na nowo ukształtowanym umyśle wierzących. Paweł oczywiście nawiązuje do rozumności, gdyż oba środowiska zdradzają pewną dozę pogubienia się i ostatecznie reagują według ciała. Wyniosłość, brak jedności, odmawianie wspólnoty i tak dalej. Wykład apostoła mniej lub bardziej delikatnie ma na celu pokazać każdemu z tych środowisk, że ich postawy zdradzają cielesność, a nie duchowość. Okazują oni postawy stare, a nie adekwatne do ich rzeczywiście doświadczenia Chrystusa. Niech nam tyle wystarczy. Do tych fragmentów, tutaj parę rzeczy zaznaczyłem drobnych, jeszcze odrobinę komentarza. Paweł wskazuje, że ofiarą miłą Bogu jest stan i proces oddania Bogu, który ucieleśnia się w uśmiercaniu tego, co pochodzi z ciała. Często to ciało w tym miejscu jest interpretowane jako po prostu całość człowieka, także po prostu cali oddajmy się na ofiarę. Ale kiedy popatrzę sobie na fragment, który go dopełnia, to tutaj jest o rozróżnianiu, co jest dobre, co jest złe, co jest takie, co jest siakie. A to znaczy, że wydaje mi się, że jeżeli ten tekst drobny z dołu miałby być jakimś tam parą do tego, to być może jednak to ciało jest też jakby w opozycji do tego, co doskonałe, miłe i dobre. Tak? Czyli tamto, jeżeli złożymy na ofiarę, to być może po pierwsze ta ofiara, być może trzeba spojrzeć jakby na ofiarę jakby z innej perspektywy troszeczkę, tak? Że pojawia się tutaj ofiara jakby w innym sensie. W innym sensie niż to, jakbyśmy byli na przykład gotowi skojarzyć ją z ofiarami świątyni, tak? Do świątyni szło się z tym, co pierwsze, tak? To, co najlepsze. Tutaj może się okazać, że mamy do czynienia z ofiarą, która po prostu oczyszcza, tak, przez którą jakby my oczyszczamy się i stajemy się coraz lepsi, tak, coraz bardziej dostrojeni do naszego Pana. Dobrze, jednak przez cząstkę, okej. Wierzący jest w nowej dyspozycji poddania Bogu, ale i w procesie przemiany, który jest wspierany, tak, 2b. Warto zwrócić uwagę, że to jest strona bierna, tak? Dajcie się przemienić. Czyli jest wspierany, ale w którym wola i posłuszeństwo człowieka nie są bez znaczenia. To powoduje, że nasz umysł jest bardzo ważnym darem i instrumentem, który szczególnie jest istotny w drodze z Bogiem. Na czym skupia się pierwszy fragment w całości? No, moim zdaniem na tym, aby odstąpić od starego sposobu życia i nie wracać do niego. Wezwanie do odnowienia umysłu i poszukiwania tego, co się Bogu podoba, ma też ważną funkcję w ramach tego bloku jako całości, czyli w tym wszystkim, co jest pomiędzy tym i tym, tak? Czyli w tych rozwinięciach potem praktycznych. Dlaczego? Ponieważ oni, odbiorcy listu, są teraz w jakimś miejscu i tak się zachowują w ramach swojego konfliktu. Paweł
mówiąc krótko, szukajcie tego, odstąpcie od tego, będzie ich starał przesunąć z tego miejsca, w którym są, w te miejsce, które im wskaże jako doskonalsze, tak? Czyli te poszczególne słowa nie są zupełnie tutaj przypadkowe. Rozumną służbą waszą to jest jakby podobne nawiązanie. To jest słówko takie greckie, które może znaczyć część mentalną, rozumową, albo też jakby całościową, duchowo-rozumową, tak? Czyli wybrałem rozumową, bo wydaje mi się, że jest bardziej do pary i tak dalej, ale w tym momencie tutaj Paweł jednak mówi o duchowości, w której nasz umysł jest bardzo, bardzo istotny. Dobrze. Mówiłem wam o tym, że w tych rozdziałach 12, 1, 15, 13 Paweł będzie chciał jednak pokazać również, że z jednej strony mają wolność, ale z drugiej strony ta wolność będzie musiała być dostosowana do reguł dobra drugiego, do reguły dobra i miłości, tak aby dla bliźniego być kimś, kto go wspiera, kto mu pomaga. Dlatego ta ostatnia fraza, co jest dobre i miłe i doskonałe, dla niektórych może być to szereg synonimów w pewnym sensie, ale mam wrażenie, że tutaj wobec planu, jaki Paweł ma na to, co będzie chciał im powiedzieć odbiorcom, że to może być gradacja, że między dobrym i miłym a doskonałym jest jeszcze pewna różnica, a on będzie chciał im pokazać drogę doskonałą, kiedy niektórzy z nich zatrzymali się na tym, być może co jest dobre, ale o tym później. Dobrze, co mógłbym powiedzieć o naszym drugim fragmencie? Nawiązuje on do centralnej części listu, to jest do centralnej części rozdziału 8, tak? Gdzie wierzący zostali przedstawieni jako ci, którzy już teraz są zapowiedzią rzeczywistości nadchodzącej. Są oni już w nią cząstkowo zanurzeni, ale jak reszta stworzenia oczekują dopełnienia się wybawienia. No i tutaj mamy wersety 11-14. No, wydaje się, że podejmują właśnie taki obraz. Wierzący to ci, którzy rozpoznali porę Bożego wezwania do przebudzenia się ze snu, do wyjścia ze sfery ciemności i skierowania się ku światłu, rozpoczęcia życia w nadziei poranka, to jest właśnie dopełnienia się Bożego wybawienia. Ale jeszcze przed tym porankiem jesteśmy. Tak? Jeszcze ten poranek nie nastał. Oni zatem już teraz powinni starać się żyć tak, jakby stan nowej rzeczywistości nastał. Choć świt się jeszcze dopiero zbliża, jednak mają postępować jak za dnia. Godnie swojego Boga i Pana. W ten sposób stają się znakiem wyższej rzeczywistości i zapowiedzią jej przyjścia. No? Bo tu mamy akcent. Jak za dnia dostojnie postępujemy. I zwróćcie uwagę, że to tutaj mamy dwa razy, tak? Poznaliście tę porę, że czas, abyście się ze snu zbudzili, tak? Czyli tak właśnie wyjście z tego stanu do zbudzenia. A tutaj mamy noc przeminęła, ale dzień się ledwie przybliżył, tak? Tutaj jeszcze nie ma go, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Czyli też znowu jesteśmy bliżej czegoś, ale jeszcze jest to przed nami. Takie gry. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, nie w biesiadach i tak dalej, ale obleczmy się w zbroję światłości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, tak? Ciała nie zadowalajcie ku porządliwościom Jego, tak? Idziemy w tym kierunku obudzeni, tak? Więc nie idziemy już w kierunku, żeby znowu zasnąć. Zwróćcie uwagę, no, w tym języku żydowskim mamy całą, przeważnie właśnie całą siatkę pojęć, czy takich, nie pomoże pojęć, co terminów, które oni używają na określenie jakiegoś stanu, tak? Ciemność, noc, sen, grzech, śmierć, tak? I to już jest ta sfera zła, tak? Jasność, prawda, poranek, coś tam, woda źródlana na przykład, wytryskująca i już mamy gdzieś tam albo prawdę, albo to życie i tak dalej. Dobrze. Czyli tak, wersety 11-14, tak, te cała,
to inny obraz transformacji. To przeoblekanie się w zbroję światłości w Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy również, że powróciło wezwanie do odrzucenia rząd podpowiadanych przez ciało. We fragmencie A1 była forma pasywna. To wam zaznaczałem tą formę pasywną, tak? Żeby dajcie się jakby przemienić. Tu jest aktywna. Coś zrobi Bóg, coś musisz z siebie dać ty, tak? Na czym skupia się ten cały fragment? No, proste, tak? Na nowym sposobie życia, który jest zapowiedzią rzeczywistości, która nadejdzie. Już teraz mamy starać się żyć w tym świecie jako przykład i zapowiedź ostatecznej woli Boga dla człowieka. Widzimy, że Paweł nie upiększa aktualnej rzeczywistości, nie wyróżnia jej, to nadal czas walki. Jednak dla wierzących staje się ona chwilą jakby tuż przed ostatecznym ujawnieniem się zbawienia Boga. To chyba czas na przerwę, co? Może być? Dobra, jakieś pytania? Wiem, że przez to, że czytam, to wtedy lecę troszeczkę szybciej, ale jak nie zrobię tego, to po prostu nic nie poradzimy. Wybaczcie. Źle się słucha czytającego. Przerabiałem. Ale mówisz o tej gradacji, tam miłe, dobre, tak. Doskonałe. Czy to na pewno jest gradacja, czy to nie jest? Nie, to jest spojrzenie z innej strony, tak? Inny rzut, z innej strony to samo tak naprawdę. No się, ja teraz uprzedzam fakty, tak? Uprzedzam fakty, dlatego was wprowadzam w takie spojrzenie, które uważam, że potem następny tekst będzie lepiej tłumaczył to, co robi Paweł, tak? Więc oni... No, wyjaśni się to. Ocenisz to, jak przejdziemy przez te partie, które mamy na dzisiaj, bo to będzie widoczne. Tak?